Dzisiaj będziemy zajmowali się tematem bardzo ciekawym, dotyczącym jednego z ważniejszych właściwie tematów, którymi zajmuje się święty Augustyn, a mianowicie dotkniemy kwestii państwa. Państwa, społeczności. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosi. Refleksja dotycząca tego akurat tematu jest głównym tematem dzieła bardzo znanego, bardzo słynnego o Państwie Bożym. I właściwie to wszystko praktycznie, co Augustyn na ten temat napisał, znajduje się właśnie w tym jednym dziele. Nieliczne tylko fragmenty można jakby wydedukować z innych dzieł. W ogóle Augustyn napisał ponad 90 dzieł, tam około 10% zaginęło. Takich dużych, 93 dzieła duże, mniej więcej około 10 zaginęło, ale jeszcze do tego należy zaliczyć zbiór kazań, to jest około 500, około 500 kazań i jeszcze mnóstwo, około chyba 200 czy 300 listów, które się zasadniczo zachowały, także to jest jednak znaczny materiał, ale jeśli chodzi o tematykę, która nas dzisiaj interesuje, to ona się właściwie do tego jednego dzieła ogranicza. Jednak jest ono bardzo ważne, dlatego że przedstawia naukę dotyczącą państwa, po pierwsze zupełnie inaczej niż była ona widziana przez autorów starożytnych, tych klasycznych. Tak? Znaczy, jeśli porównamy z nauką Platona, Arystotelesa, to Augustyn tutaj się znacznie różni. Z czego to wynika, to będzie to zaraz jasne. To nie tylko kwestia objawienia, nie tylko kwestia chrześcijaństwa, ale również kwestia doświadczenia państwa, w którym żył Augustyn. Tutaj niewątpliwie też do tego się przyczyniła. Natomiast w takim zasadniczym zrębie nauka Augustyna jest znana dość powszechnie. Mianowicie, że w dziele pod tytułem O Państwie Bożym przedstawia on wizję takich dwóch miast, czy dwóch takich właśnie społeczeństw, które są zasadniczo nie tylko odrębne, ale w jakiś sposób się mieszają ze sobą, ale są po prostu skrajnie różne co do swej natury. Jedno z tych państw jest państwem, no właśnie, Bożym, co to znaczy, zaraz się okaże, a drugie jest państwem ziemskim, to jest civitas terrena, państwo ziemskie, które zresztą nie łączy tylko ze sobą ludzi, tych złych, niemoralnych ludzi, ale również też anioły, zresztą upadłe. Ale dlaczego tak właśnie należy to podzielić według Augustyna? Niektórzy doszukiwali się tutaj jakichś pozostałości wyznawanego przezeń manicheizmu, bo manicheizm też łączy, czy dzielił świat na takie dwa skrajnie różne obozy, na ten dobry i na ten zły, ale okazuje się, że źródło jest jednak inne i widać jakby w szczegółach, że jednak nie ma tutaj jakiejś tożsamości, dlatego że w tej dualistycznej wersji manichejskiej mamy faktycznie do czynienia z dwoma państwami, które są z dwoma takimi, powiedzmy, tak, społecznościami, które są w opozycji wobec siebie. Natomiast tak na dobrą sprawę, na tym najgłębszym, takim powiedzmy mistycznym poziomie, bo właśnie to jest charakterystyczne dla Augustyna, że on podejmuje tematykę polityczną, społeczną w takim dość nietypowym aspekcie, bo przede wszystkim teologicznym, moralnym. To nie jest jakaś systematyczna refleksja dotycząca polityki. Jakby dopiero na kanwie tych rozważań teologicznych, zresztą w takim bardzo eschatologicznym aspekcie, pojawiają się jakieś tam elementy dotyczące tego, w jaki sposób państwo ma się zapatrywać na takie czy inne zagadnienia. Natomiast to jest trochę takie, no, tylko właśnie takie aspektowe, nie ma systematycznego wykładu dotyczącego państwa jako takiego. Ale to też wynika z znowu typowego dla Augustyna ujęcia pewnych zagadnień. Tak? Także to jakby nic nowego. Natomiast co tutaj jest takie bardzo ciekawe, że myśl Augustyna w tym obszarze też łatwo ulegała w historii różnym wypaczeniom, w sensie jakimś nadinterpretacją, czy niewłaściwym interpretacją i zobaczymy, jakie to są
interpretacje i skąd się to bierze. I teraz tak, jeśli chodzi o właśnie te dwa państwa w tym najbardziej takim mistycznym, czyli tym powiedzmy tym zasadniczym, bo też okazuje się, że no właśnie, tu są jakby dwa takie jakby poziomy rozumienia tego, o czym pisze Augustyn, bo jest ten pierwszy mistyczny, kiedy on mówi o tych dwóch państwach, które składają się z, no, z członków, zresztą niekoniecznie jakoś, no, żyją, po pierwsze nie muszą oni żyć w jednym momencie czasu. Wszystkich tych, pierwsze składa się z tych wszystkich, którzy są po prostu, ostatecznie będą zbawieni, więc nie utożsamia się Państwo Boże, wbrew temu, co można by sądzić z Kościołem, nie utożsamia się z Królestwem Chrystusowym. To jest bardzo ciekawe. Do pierwszego po prostu należą ci wszyscy, którzy ostatecznie będą zbawieni. Tak? To jest właśnie bardzo typowa rzecz i już znajdę ten fragment. Civitas Dei, to Państwo Boże, jest Państwem Niebieskim, wiecznym, miastem wierzących, miastem nieśmiertelnym, świętym miastem. To są właśnie ci wszyscy, którzy ostatecznie będą zbawieni. I wobec tego, skoro tak jest to zdefiniowane, to rozumiemy, że nie jest to definicja jakoś specjalnie funkcjonalna, bo tak naprawdę nie możemy do jakiegoś człowieka podejść i określić, do jakiego on państwa należy tak naprawdę. Tak? Natomiast do państwa ziemskiego należą ci wszyscy, którzy ostatecznie będą potępieni, ci wszyscy, którzy są źli. Ale istotą jakby tego przyporządkowania jest po prostu kwestia miłości. Tak sam Augustyn to określa. Chodzi tutaj o miłość. Chodzi po prostu o miłość, która w ogóle zdaniem Augustyna określa przynależność do społeczności. Społeczność jest zawsze dla jakiegoś celu. Tym celem, ten cel wiąże się z miłością. Są po prostu dwa rodzaje, można powiedzieć, miłości. Można albo kochać rzeczy tego świata, albo można kochać rzeczy też tego świata, ale w Bogu. Albo rzeczy tego świata stają się celem ostatecznym i to oczywiście jest typowa cecha tych wszystkich, którzy należą do państwa ziemskiego. Albo można kochać Boga, a wszystko, co nie jest Bogiem, kochać dla Niego. Komentując to, pisze tak. Kto kocha Boga we wszystkich rzeczach, a wszystkie rzeczy w Bogu, ten wyraźnie uczestniczy w tym boskim życiu, jakie tylko łaska daje człowiekowi. Ale równocześnie ten, kto używa wszystkich rzeczy przez wzgląd na Boga, cieszy się przez to samo doskonałą wolnością, ponieważ łaska wyzwala wolny sąd od ciała, a wiąże go z jego ostatecznym celem. I to oczywiście tutaj ma miejsce. Tak? To jest właśnie typowe dla członków Państwa Bożego. Natomiast członków Państwa ziemskiego jest celem jest osiągnięcie tych dóbr tutejszych, doczesnych, powiedzmy. I teraz to jakby jest, jak widać, to niezbyt funkcjonalne, ponieważ ostatecznie, ponieważ definicja tutaj też wiąże jakby z tym ostatecznym wyborem, tak, to wobec tego nigdy do końca nie wiadomo, kto do którego państwa należy. Tak to wygląda na poziomie mistycznym, ale problem też polega na tym, że na pewnym poziomie też właściwie Augustyn no, tylko jednemu z tych państw przypisuje nazwę prawdziwego państwa. Tylko państwo Boże faktycznie zasługuje na miano państwa. Państwo ziemskie już nie, dlatego że trudno mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miłości Boga. Bo sprawiedliwość polega na tym, że daje się każdemu to, na co zasługuje. A jeżeli Bóg, który zasługuje na to, żeby być kochanym ponad wszystko, nie jest kochany, a tak jest w państwie ziemskim, wobec tego takie państwo nie jest państwem prawdziwym. I tutaj oczywiście, no znowu, to są wszystko takie nieścisłości, bo znowu się jakby utożsamia jedną rzecz do siebie podobną z inną, a jednak różną, bo tak, no z jednej strony wiemy, że do państwa ziemskiego należą ci, którzy po prostu są ostatecznie zgubieni na wieki, a z drugiej strony w takim wymiarze bardziej, powiedzmy, praktycznym, państwem ziemskim jest właśnie to konkretne państwo, takie, które takie jak państwo rzymskie właśnie nawet, tak, czy państwo stworzone przez Egipcjan, Asyryjczyków, te wszystkie historyczne państwa, które no, przecież całkowicie, nie wszyscy członkowie tych państw rzeczywiście należą do państwa ziemskiego, więc jest tutaj pewna taka nieścisłość. Nie ma tutaj
nie jest to matematycznie jakoś dobrze zdefiniowane, tak można powiedzieć. Jest to wszystko, tak to się przenika ze sobą, ale jakby rozumiemy, o co chodzi, że konkretne państwa po prostu w większości, takie państwa pogańskie, one w większości no, składają się z tych, którzy nie kochają Pana Boga. No i z racji tego jakby wtedy no, nadają kształt państwu, które tworzą i tak naprawdę no, ta ogromna większość jakby no, determinuje charakter państwa tego ziemskiego. Znaczy tego państwa, w którym żyją, ono jest jakby traktowane jak państwo ziemskie. To tak można by to spróbować jakoś uściślić. I o co, jakby co z tego wynika? No właśnie na takim innym poziomie jedynym państwem się okazuje być państwo Boże, bo tam jest tylko sprawiedliwość. Innymi słowy, państwa rzymskiego wtedy nie należałoby, nawet w czasach Augustyna, gdzie ono już przecież liczyło chrześcijan całkiem sporo, nie należałoby nazywać państwem. Czyli to widać, że nie jest to dobry sposób na to, żeby zajmować się państwem jako takim, że tutaj Augustyn w tym obszarze jakby swojej myśli no, nie ma na celu zbudowanie koncepcji państwa. Natomiast do czego ten obraz może być użyty? Do czego właściwie to narzędzie wyróżnienia takich dwóch państw, do czego może być przydatne? Ano do tego, by dokonać pewnej apologii chrześcijaństwa. To znaczy, żeby wytłumaczyć, że chrześcijanie, czyli no, tutaj znowu jest pewne utożsamienie rzeczywistości różnych, bo chrześcijanie przecież niekoniecznie będą ostatecznie wszyscy zbawieni, prawda? Więc nie wszyscy członkowie Kościoła będą jednocześnie członkami Państwa Bożego. Tak? Jakby rozumiemy, że to nie jest dokładnie to samo, no ale można to trochę tak utożsamić i wtedy tak wyjdzie, że no, w każdym razie zresztą no, są członkowie Państwa Bożego pomiędzy tymi członkami Państwa Ziemskiego, tak, na Ziemi, w Państwie Rzymskim w czasach, kiedy żył Augustyn, czyli na początku V wieku. No i teraz właśnie kwestia tego rodzaju, czy chrześcijanie, czyli no powiedzmy utożsamimy w tym zadaniu przeprowadzenia apologii chrześcijaństwa, utożsamimy ich z członkami Państwa Bożego, więc czy oni są też dobrymi obywatelami Państwa Ziemskiego? Innymi słowy, czy ktoś, kto jest członkiem Państwa Bożego, czyli ostatecznie jest tym zbawionym, jest dobrym człowiekiem, na tym nadprzyrodzonym poziomie, posiada sądy teologalne, podoba się Bogu i ostatecznie będzie zbawiony. Czy taki człowiek faktycznie też będzie dobrym obywatelem państwa ziemskiego? I tutaj zauważa Augustyn, że tak, i to w obu sytuacjach. Pierwsza sytuacja jest taka, gdzie zasadniczo nawet w tym państwie ziemskim ludzie żyją no, w ramach jakiejś tam cnoty pojmowanej, tak jak to pogańscy filozofowie pojmowali. Czyli dajmy na to, weźmy pod uwagę państwo rzymskie z czasów, kiedy Rzymianie jeszcze słynęli z cnót obyczajowych, kiedy potrafili poświęcać się dla swojego państwa, albo jakieś greckie polis z czasów świetności. Wtedy mamy do czynienia ze społeczeństwem, które w jakiejś mierze jest przecież cnotliwe. No, tam wtedy akurat jeszcze nie było chrześcijan, ale no właśnie, taki Rzym, powiedzmy, nawet może jeszcze może nawet jeszcze w czasach Augustyna, gdzie trochę tych cnót można było zaobserwować. Więc jeżeli tak to właśnie wygląda, to zarówno ci, którzy są chrześcijanami, jak i ci, którzy są tymi obywatelami państwa ziemskiego, zachowują cnotę, powiedzmy, ale jednak chrześcijanie zachowują inaczej, dlatego że zachowują z powodu wyższych, zachowują z motywów doskonalszych, bo ostatecznie po prostu kochają Boga, co powoduje, że zachowują te wszystkie tak, no, jakieś tam wymagane zwyczaje, pod warunkiem oczywiście, że one nie godzą w prawa Boga. Natomiast zachowują je doskonale, dlatego że zachowują je z motywu nadprzyrodzonego. A co się stanie, kiedy no, mamy do czynienia z jakimś rozprężeniem? Co się dzieje wtedy, kiedy zasadniczo ogromna większość ludzi w takim państwie przestaje zachowywać obyczaje, przestaje zachowywać przekazania, tak powiedzmy jakieś państwowe, tak, czy jakieś zwyczajowe i oddaje się po prostu jakiejś nieuczciwości, niesprawiedliwości, wówczas okazuje się, że jeszcze bardziej chrześcijanie są
no wtedy zaczynają, ich cnota zaczyna być widoczna. Oni są wtedy jedynymi, którzy są uczciwi, jedynymi, którzy wypełniają obowiązki społeczne, państwowe, jedynymi dobrymi obywatelami stają się chrześcijanie. Tak więc w ten sposób, dzięki temu rozróżnieniu dwóch takich społeczeństw, które na poziomie takim funkcjonalnym ciężko z czymkolwiek do końca utożsamić, bo nie utożsamiają się ani z Kościołem i z państwem jakimś powiedzmy świeckim, tak? ani z chrześcijanami, poganami, no nie da się tego tak utożsamić, ale nagle to narzędzie staje się użyteczne do tego, by wskazać na po prostu na wartościowość chrześcijan jako obywateli. To jest mniej więcej cel, który sobie tutaj Augustyn postawił. I też warto zrozumieć, dlaczego on właściwie, to jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla Augustyna, że on w całej tej analizie, wszystkich tych rozdziałach, wszystkich właściwie częściach swojego dzieła jest raczej dość sceptyczny, jeśli chodzi o państwo jako takie. Tak? Pojawiają się myśli, które właśnie w starożytności raczej się nie pojawiały, bo starożytność uważała, grecko-rzymska starożytność uważała państwo za no, taką właściwie instytucję najdoskonalszą, za po prostu przejaw tej wpisanej w naturę ludzką dążności, takiej społecznej. I ona jakieś częściowo też i u Augustyna się znajduje, czy jest wyrażona, tak, że człowiek jest istotą społeczną, że to się wyraża najpierw przez rodzinę i że te rodziny też jakoś w jakiejś no też mierze się jakoś łączą ze sobą, to znaczy dla jakiegoś wspólnego celu, bo społeczność zawsze istnieje dla celu, celem jest miłość i miłość, która szuka pokoju, ostatecznie pokój jest właśnie tym celem w ogóle społeczności. Więc ostatecznie u Augustyna też znajdziemy powiedzmy jakąś no, apologię takiej no, naturalnej dla człowieka no, chęci tak, tworzenia społeczeństwa, jakiejś społecznej natury człowieka, ale jednak z racji na to, że z powodu tego, że żył on właściwie w takiej schyłkowej fazie Imperium Rzymskiego, gdzie no, doświadczano już i z jednej strony i znacznej korupcji urzędników i no, też i pewnie postawa obywateli była często no, taka, jak to w takiej epoce, tak, że to było wszystko takie no, powiedzmy niepewne, tak? No i to na pewno musiało w znacznym stopniu wpłynąć na sposób rozumienia państwa jako takiego. I to najbardziej zadziwiające jest, że Augustyn zdaje się, bo to też jest właśnie trudne do szacowania, są różne interpretacje. Właśnie Augustyn niestety nie jest tak precyzyjny. Różnie tutaj interpretowano i nie ma zgodności, ale wydaje się, że w sytuacji, on w ogóle wiązał jakby państwo jako instytucję z stanem grzechu pierworodnego. To znaczy, że państwo istnieje w praktyce dlatego, że ludzie po grzechu pierworodnym są tak bardzo skłonni do zła, że po prostu państwo jest takim mniejszym złem. Istnienie państwa jako instytucji. Tutaj już jak widzimy drugi poziom jakby tej refleksji, bo pierwszy jest taki mistyczny i dotyczy tego, co ma ten charakter eschatologiczny, teologiczny, ale teraz przechodzimy na ten drugi aspekt istnienia państwa, mianowicie jako pewnej instytucji. Tutaj właśnie Augustyn jest dość sceptyczny. Nie uważa państwa za taką instytucję samą w sobie dobrą. Innymi słowy, jest tylko właśnie jakimś mniejszym złem. Państwo jest konieczne ze względu na grzech pierworodny i na jego konsekwencje. Gdyby nie było grzechu pierworodnego, to i owszem, jakaś forma życia społecznego by istniała, niewątpliwie tak, natomiast nie byłaby to, niekoniecznie by to nawet trzeba było nazwać państwem, bo państwo wiąże się z przemocą. Państwo wiąże się, tak też to Augustyn zdaje się utożsamiać państwo z niewolnictwem. Także państwo jest taką formą życia, w której ludzkiego, międzyludzkiego, w której właściwie jeden ma władzę nad drugim, jakąś taką, no właśnie, prawie, że tak jak pan nad niewolnikiem. Tak? Dlatego traktuje, tak jak niewolnictwo Augustyn uważa za konsekwencję grzechu pierworodnego, tak i państwo uważa za konsekwencję grzechu pierworodnego i lepiej, żeby już państwo było niż brak państwa, niż anarchia, tak? Bo wtedy mamy do czynienia z dużo większą ilością zła niż wtedy, kiedy istnieje państwo, ale państwo jako takie wcale nie jest jakoś specjalnie dobre. Więc widzimy, że jest to zupełnie inne podejście do tej tematyki.
I to też się bardzo zmieni wtedy, kiedy Tomasz z Akwinu będzie komentował dzieło Arystotelesa Polityka. Zobaczymy wtedy przy okazji omawiania świętego Tomasza, jak różnią się tutaj ci wielcy teologowie Augustyn i Tomasz w rozumieniu państwa i tego, na ile jest ono naturalne dla człowieka. Także u Augustyna państwo nie jest właśnie tak bardzo naturalne, jak mogłoby się wydawać. Augustyn uważa, że gdyby nie grzech pierworodny, relacje między ludźmi byłyby mniej więcej takie, no, na poziomie jakimś społecznym, jak między Adamem i Ewą w stanie tej pierwotnej szczęśliwości, niewinności. Czyli jakiś rodzaj zwierzchnictwa i przewodnictwa ze strony mężczyzny, tutaj w przypadku Adama i Ewy, by oczywiście istniał. Adam byłby przełożonym Ewy, ale nie byłoby to przełożeństwo ani jakoś trudne dla Ewy, ani też no, nie wiązałoby się z jakimś nadużyciem władzy ze strony Adama i nie miałoby żadnej takiej, no właśnie takiej sankcji, jakiś kar, przymusu. Tak tutaj Augustyn z jakiegoś powodu też do końca tego nie rozumiem, dlaczego on w rodzinie w ogóle jako takiej nie dostrzega przymusu. I jakby uważa, że w ramach rodziny po prostu jest uprawnione, no jest jakiś tam przymus, jest to uprawnione, a poza rodziną nie, skoro no to raczej naturalnie się jakby przenosi jedno w drugie, prawda? Jakby w rodzinie każdy z nas rozumie, że wychowanie dzieci wymaga przecież przymusu i to trudno na poziomie jakby takim ponadrodzinnym traktować to, że jeden drugiemu coś nakazuje tylko tak jakby traktowanie niewolnicze. Jest jakieś jednak to trochę takie dziwne, ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli uważa Augustyn, że gdyby nie grzech pierworodny, relacje międzyludzkie układałyby się w sposób tak harmonijny, tak zgodny, jakiś rodzaj władzy by istniał, ale by ona nie była wykonywana no właśnie z jakoś tak z, no, jakby pod przymusem, tak? Po prostu nie byłoby żadnej instytucji, która by pilnowała porządku, tylko tak ludzie sami z siebie by łatwo się temu poddawali. W jakiejś mierze to pewnie prawda, ale czy faktycznie tak do końca, trudno nawet sobie wyobrazić, jak wyglądał świat, jakby ludzie funkcjonowali bez grzechu pierworodnego. No ale z drugiej strony, czy to faktycznie tak by wyglądało, trudno określić. W każdym razie widać tutaj znaczącą nieufność do instytucji państwa w naszych konkretnych realiach, czyli już po grzechu pierworodnym. Dlatego Augustyn nawet nie próbuje określić, który ustrój będzie idealny, który ustrój polityczny będzie dobry, bo właściwie one wszystkie są złe, bo państwo jakby z natury nie może być niczym dobrym, tak można powiedzieć. Tak? Ono jakby nigdy nie jest tym prawdziwym państwem. Tak? To prawdziwe państwo to jest tylko to państwo, które ma ten wymiar tak naprawdę no, mistyczny i teologiczny i w sumie eschatologiczny, bo tak naprawdę tutaj na ziemi ci, którzy nawet należą do tego Państwa Bożego, oni też na ziemi tutaj nie mają jeszcze całkowitego pokoju, tak? Bo pokój jest celem. Pokój, który jest zresztą tutaj bardzo ciekawie rozumiany przez Augustyna, bo pokój on rozumie jako tranquillitas ordinis, czyli jako takie powiedzmy czasem się tu cisza porządku albo taki no właśnie, można powiedzieć, że to jest coś więcej niż pokój jest czymś więcej niż tylko brakiem jakichś, powiedzmy, takich jakichś niesnasek, czy kłótni, czy wojny, ale chodzi o to, że to jest brak jakichkolwiek tarć i napięć takich wewnętrznych między częściami całości. Tak? To mniej więcej tym jest właśnie ten tranquillitas ordinis. Tym jest właśnie pokój w rozumieniu Augustyna. Czyli chodzi o to, że jest całkowita harmonia i tutaj nawet jeśli chodzi o tych członków Państwa Bożego, nie ma doskonałego pokoju, tak rozumianego. Dlaczego? Dlatego, że dopóki żyją na ziemi, no, podlegają pokusom chociażby, podlegają też jakieś niewiedzy, niedoskonałościom różnego rodzaju, mogą zawsze utracić łaskę i dlatego chociażby tutaj na ziemi nie ma całkowitej wolności od tego, czyli nie ma też doskonałego pokoju. I też jest ciekawą rzeczą, że z racji tego, że no tutaj jest dużo takich elementów jakby tej myśli, dużo można powiedzieć takich warstw,
tej refleksji, że ona jest w pewnym sensie bardzo zwarta, ale z drugiej strony musi być rozpatrywana na kilku płaszczyznach, wobec tego łatwo jest o pewną błędną interpretację. I tak, kiedy się na przykład zinterpretuje Państwo Boże jako Kościół, wtedy, skoro to Państwo Boże jest tym jedynym państwem, łatwo jest o coś, co zostało nawet nazwane w refleksji politycznej augustynizmem politycznym, czyli taką próbą, jakby, można powiedzieć, jakiegoś wchłonięcia czy podporządkowania sobie władzy świeckiej przez władzę duchową. Także jakby władza duchowa staje się tą jedyną jakby i zasadniczą. Ale to jest coś, co bardzo ciekawie Richardson zaznacza, że to jest coś, co teoretycznie by się nawet mieściło w systemie Augustyna. Czyli Augustyn przeciwko takiemu czemuś nie protestuje, ale też w żaden sposób się Augustyn do tego nie skłania. On właściwie tutaj nie podejmuje tego tematu. Czyli innymi słowy, u niego może albo państwo i Kościół jakoś ze sobą współpracować na jakiś tam sposób, ale no właśnie, może to być w różny sposób. Tak? To wszystko jest kwestia ostatecznie tego, czy taki czy inny porządek realizuje po prostu ten zamysł Boży i czy faktycznie sądy teologalne są posiadane przez ludzi. Tak to mniej więcej wygląda, więc nie jest to tak bardzo ścisłe, nie jest to tak bardzo rozwinięte, jak mogłoby być. Ale tak to właśnie ta refleksja wygląda. Jest jeden taki jeden obszar refleksji Augustyna dotyczący państwa, gdzie on rzeczywiście jest bardzo dokładny, mianowicie dotyczy wojny sprawiedliwej. Akurat no, kwestia, która była istotna z tej przyczyny, że no, wyjaśniała wielu chrześcijanom kwestię, która ich dotyczyła, bo skoro w tym późnym obszarze, w późnym okresie istnienia Imperium Rzymskiego wojny były czymś bardzo rozpowszechnionym, a chrześcijanie często przecież służyli wojsku. Wobec tego pytanie było następujące, czy wolno w ogóle być żołnierzem, czy wolno bronić swojego państwa, swojego kraju. I oczywiście tutaj odpowiedzi są pozytywne, jak najbardziej wolno. I tutaj zasadniczo głównym argumentem jest po prostu to, co w Piśmie Świętym znalazł Augustyn, mianowicie wypowiedzi Pana Jezusa dotyczące żołnierzy, dotyczące wojny. No i przede wszystkim już samo to odróżnienie między władzą, która pewne posłuszeństwem, które należne jest Bogu, i tym, które jest należne państwu. Oddajcie cesarzowi to, co jest cesarskiego, Bogu to, co jest Boże. A więc tutaj jakiegoś problemu Augustyn nie widział, no pod warunkiem oczywiście, że się powstrzymuje żołnierz od nienawiści, od zemsty, że po prostu stara się wykonywać tylko rozkazy. No i też tutaj w sytuacji, kiedy rozkaz uderzałby w prawa Boże, wtedy też tego rozkazu nie należy wykonywać, więc to też nie jest takie posłuszeństwo takie no, wypaczone, tak? Także tutaj zachowane są pewne porządki. Natomiast sama wojna sprawiedliwa domaga się trzech warunków, znaczy musi być wypowiedziana przez władzę odpowiednią, tę, która ma do tego prawo, i musi być też powód odpowiedni, żeby się, czy to jest wojna obronna, i to też w sytuacji takiej dość jednoznacznej, bo koniecznie chodzi po prostu słuszna przyczyna i chodzi o to, że ten, który wojna jest usprawiedliwiona tylko wtedy, kiedy jakiś winny zaniedbuje naprawienia szkody. Nie chodzi o jakieś bezpośrednie nastawanie na dobra drugiego, ale wtedy, kiedy nie chce naprawić szkody, to wtedy wolno taką wojnę wypowiedzieć. No i trzecia sprawa to jest intencja właśnie przy prowadzeniu takiej wojny sprawiedliwej, też i intencja jest istotna, także tutaj wykluczona jest chęć zemsty, chęć odwetu. Tak? I samo to prowadzenie oczywiście działań wojennych musi być, no, musi zachowywać po prostu prawo naturalne, tak żeby nie krzywdzić ludzi, których można nie skrzywdzić po prostu. Tak? Zabija się tylko w sytuacji, kiedy jest to konieczne. Unika się niepotrzebnych strat. To jest jasne, że tutaj Augustyn jako katolik, jako święty będzie przed tym przestrzegał.
Więc kwestie dotyczące wojny były niezwykle istotne i to jakby zrozumiałe, że Augustyn się tym zajął. Natomiast no, cała reszta nie jest już aż tak dokładnie rozbudowana, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o sam ustrój. Po prostu uważa, że sam kwestia ustroju jest kwestią drugorzędną, że istotny jest cel, dla którego się faktycznie społeczeństwo zbiera. Tak? Tym celem jest, zasadniczym jest właśnie pokój. Za pokojem też idzie jeszcze kolejna konsekwencja, czy konsekwencja pewna pokoju już samego, a mianowicie jedność. Porządek i jedność to są te dwie konsekwencje, dwa skutki pokoju. Jedność i porządek, które się pojawiają wraz z pokojem. I tak to mniej więcej wygląda. Także może jakieś pytania. Taka myśl tutaj zrobiła, że jakby to niekoniecznie Państwo Boże i to Państwo, nie wiem jak je nazwać, ziemskie. Że one są rozłączne. One się właściwie rozłączne w tym sensie muszą być, że ci, którzy należą do państwa ziemskiego ostatecznie no, są tymi złymi, a tak na tym nadprzyrodzonym poziomie, a ci są tymi dobrymi. Natomiast tutaj na ziemi są one zupełnie w tym sensie jakoś pomieszane, że no właśnie członkowie Kościoła mogą być tak naprawdę tymi z państwa ziemskiego. Spośród tych, którzy należą do innych narodów, którzy nie są fizycznie w Kościele, też są tacy, którzy są członkami, czy częścią państwa Bożego, prawda? Więc to się w tym sensie miesza. Tutaj nie ma jakiegoś takiego, nie da się tak instytucjonalnie jakoś tego tak po prostu. To jest trochę inny porządek, to nie jest porządek taki instytucjonalny, tak? Właśnie, bo na poziomie instytucjonalnym to Kościół katolicki jest takim Królestwem Chrystusa. Właśnie to jest najbardziej zadziwiające, że Królestwo Chrystusa i Państwo Boże to nie są ze sobą tożsame, nie są byty tożsame ze sobą, tak? Więc to jest właśnie coś takiego no, subtelnego, a jednak ważnego, tak? Ale to nie jest tylko kwestia samych obywateli tego państwa, tylko też pewnych właśnie panujących tam zasad. I rozumiem, że jeżeli no jakby mamy konkretną ilość czasu tutaj na tej ziemi, no to w tym sensie są to jakby i rozłączne, i nierozłączne, to też jakby my jako uczestnicy tego istnienia tutejszego ziemskiego, no my atrujemy między jednym a drugim. No tak, dokładnie. Natomiast zasadniczo jesteśmy już do czegoś przypisani, bo to jest właściwie takie, no już właśnie eschatologiczne, znaczy jesteśmy przypisani do jednego z nich, tak? Tylko ostatecznie nie wiem. Jesteśmy tutaj na ziemi pielgrzymami, tak? Na dobrą sprawę. Jeszcze tutaj Augustyn wprowadza rozróżnienie pomiędzy tymi, którzy jakby faktycznie już są w tym państwie, w sensie już wieczność osiągnęli swój cel, czyli ten właściwy pokój, no bo społeczeństwo istnieje dla pokoju. I jeśli chodzi o Państwo Boże, to pokój ten zasadniczy jest osiągany dopiero po śmierci, dopiero w niebie, tak? Więc tak naprawdę dopiero ci, którzy są ludzie i aniołowie, bo tutaj należą do tych państw zarówno ludzie, jak i aniołowie. Innymi słowy, to po prostu się jakby utożsamia z tymi, którzy są już w niebie. Ci są już jakby tymi obywatelami Państwa Bożego już w całości, tak jakby oni już osiągnęli pokój w sposób już pełny i zasadniczy, tak? Bo już nie mogą go utracić. Wolni są od pokus, od niebezpieczeństwa, utraty łaski i tak dalej, tak? Także ostatecznie oni są właśnie już tymi obywatelami. Natomiast my tutaj, właśnie to jest taka niezbyt funkcjonalna definicja, tak? No bo to nie bardzo wiadomo, kto jest kim tak do końca, tak? Nie da się tego tak łatwo określić, tak? Z jakimś tam prawdopodobieństwem, tak? Czy z jakąś moralną, tylko nawet chyba w sumie niemoralną. Ale wiadomo, że tu łatwo jest utożsamić to z Kościołem, ale to właśnie to nie do końca tak jest. I tutaj nawet Augustyn konkretnych podawał, no takich znanych tam, znane niektóre znane postacie z Pisma Świętego, jak Hiob, który nie należał do narodu wybranego, jakby tak, czyli był takim właśnie z zewnątrz, żyjącym jakby pośród państwa ziemskiego, czy pośród obywateli państwa ziemskiego człowiekiem, ale jednak obywatelem państwa Bożego, tak? Tylko, że wcześniej pielgrzymującym, a potem już po śmierci, już po prostu całkowicie, tak? Także to jest jakby, to oznacza, że i to jest też typowe dla Augustyna, że się pojmuje obywateli państwa nie tylko jako tych aktualnie żyjących, tylko tych kiedykolwiek żyjących, tak? I że to jest społeczność, która sięga
tych, którzy właśnie jakby w większym stopniu, jeszcze tych, którzy umarli, bo oni już w takim razie faktycznie uczestniczą w tej rzeczywistości całkowicie, tak? Oni są w tym stanie takim no, pełnym, tak? Bycia tego obywatelstwa tak naprawdę. Ale to jest uwagę was poświęcającą momencie śmierci, czy nie? No to tak, tak, bo to jest myślenie Augustyna jest takie właśnie to, no dla niego to raczej typowe, tak, że to no przecież on rozwinął naukę o przeznaczaniu, o działaniu łaski w taki sposób, że, czyli innymi słowy właśnie chodzi o to, że ci, którzy są członkami, to są właśnie ci, którzy umierają w stanie łaski, tak, ostatecznie. Ale Państwo Boże to nie jest jakby, nie wiem, czy można to nazwać rzetelnie, no, instytucją wieczną, rozumiem, tak? Bo to jednak nastąpi. No właśnie, tak. właśnie jest, bo tak, chodzi jest, o bo to państwo, jest, tak. Państwo Boże to jest właśnie. Bo państwo jest definiowane po prostu przez miłość, która jednoczy i konsekwencją tej miłości jest pokój. I miłość, która jednoczy członków Państwa Bożego, to jest miłość do Boga, która jest traktowana jako ten zasadniczy cel, wszystko inne jest tylko środkiem, tak? Żadna inna miłość nie przeszkadza tej, bo jest po prostu środkiem, a miłość do Boga jest celem. No i też pokój, który z tego taki głęboki, nadprzyrodzony pokój, który z tego wynika, jest konsekwencją. Także jak najbardziej, właśnie ci, którzy są w niebie, są członkami takimi zasadniczymi tego Państwa Bożego, tak? A sam określenie Państwo Boże zaczerpnął Augustyn z wersetu psalmu 86. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie miasto Boże. I to jest właśnie to miasto Boże, tak? Czyli to jest właśnie to wieczne Jeruzalem. No to tak, to właściwie tutaj Augustyn no, dobrze to wszystko określi, tylko może budzić jakieś zdumienie, dlaczego jakby na takim pojęciu oparł refleksję polityczną, tak? To dlaczego na takim pojęciu, które ma charakter taki bardzo eschatologiczny i mało jest funkcjonalne praktycznie, no bo nie można tak do końca powiedzieć, kto do czego należy, tak? Nie możemy ani wykluczyć tych, którzy poza widzialnymi granicami Kościoła się znajdują, ani też nie możemy wszystkich tych, którzy w Kościele się znajdują, nie możemy uznać za członków państwa. Poza tym ci wszyscy, którzy są nawet tutaj na dobrej drodze do nieba, prostej drodze, są bardzo świątobliwi i tak dalej, też ostatecznie są tylko pielgrzymującymi. Oni jeszcze nie osiągnęli tego całkowitego pokoju, czyli też nie są takimi obywatelami tego państwa, można powiedzieć, znaczy no, nimi są, ale jeśli będą zbawieni, tak? Ale jeszcze nie korzystają z tego, tak powiedzmy. To obywatelstwo jeszcze się w nich tak nie utwierdziło, żeby osiągnęli ostatecznie skutek tego, tak, tego zjednoczenia. Więc to jest wszystko takie dość nietypowe. I właśnie, samo rozumienie państwa jako czegoś, to też jest takie nietypowe, rozumienie państwa jako czegoś, co tak nie do końca w ludzkiej naturze się znajduje, tak? Także dlatego, że wiąże się z przemocą, wiąże się z koniecznością karania opornych, którzy nie chcą się podporządkować. Prawda? Chodzi już oczywiście o to państwo, już nie w sensie państwa Bożego, bo tu właśnie są dwie, to tak naprawdę jakby w tej jednej refleksji są takie dwie, bo jedna dotyczy tego, co ma charakter taki mistyczny i teologiczny w tym eschatologicznym aspekcie, tak? A drugi dotyczy już refleksji dotyczącej państwa tutaj tego właściwie jakby ziemskiego, ale w sensie już jakby instytucjonalnym, nie w sensie tych, którzy na pewno są potępieni, tylko w sensie po prostu instytucji, która też łączy ze sobą też tych dobrych. Więc widać, że to jest jakby kilka różnych poziomów i bardzo ciężko jest, bardzo łatwo jest wobec tego o jakieś no, takie wynaturzenie tej nauki, bo ona jest bardzo na to podatna, bo trzeba właściwie w każdym aspekcie mówić, o czym się w każdym aspekcie te pojęcia nabierają innego znaczenia. Czy dokładnie mówić, co się ma na myśli, mówiąc o państwie ziemskim, czy chodzi o tych złych odrzuconych na wieki, czy chodzi po prostu o instytucję, która tutaj na ziemi istnieje, jest jakimś państwem rzymskim na przykład, prawda? Czy państwem po prostu, które ostatecznie przecież też i zawiera w sobie obywateli tego drugiego. Albo można też na to popatrzeć w ten sposób, że wszyscy, którzy tutaj się rodzą, są ludźmi, prawda, rodzą się, są najpierw faktycznie członkami tego państwa ziemskiego, ale potem wskutek chrztu, wskutek przyjęcia łaski i współpracy z łaską stają się obywatelami Państwa Bożego, ale to nie wystarczy, że są tylko w Kościele, to ostatecznie właśnie, kiedy są tymi w niebie, no ale to z kolei w sensie już zbawionymi, ale to też nie bardzo wiadomo, więc jest to dość trudne takie do tego, żeby... Tak, jakby nie są do końca rozłączne, One się przenikają w tym sensie, że znaczy, po prostu można, jakby mieszają się, tak? W tym sensie, że
że pośród obywateli jednego państwa są obywatele drugiego państwa, ale w tym sensie też, że można przechodzić z jednego do drugiego obozu, tak? Ale w sensie takim, jakby kiedy nie interpretujemy tego w tym eschatologicznym wymiarze, no bo eschatologicznie to albo już wiadomo, kiedy nawet człowiek się rodzi, to nie jest ochrzczony, to przecież wiadomo, że będzie ostatecznie zbawionym, natomiast, więc to jest jakby kilka różnych poziomów rozumienia tych pojęć. To jest trochę takie problemowe, prawda? Że bez takiego uściśleń to ciężko do końca, łatwo jest o jakieś, no, takie, no, 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 świeci, żyjący w łasce święcający, nie umierając, tworzyli chyba już, byli obywatelami państwa. No tak, w jakimś tam sensie oczywiście tak, tylko że no, właśnie, na kilku poziomach, no bo jeszcze nie byli do końca, znaczy no byli w tym sensie, że na pewno już tak było wiadomo, że będą, ale byli tymi pielgrzymami takimi, bo tam się jest takie pojęcie, które Augustyn zaczerpnął z prawa rzymskiego, bo ci, którzy byli w Rzymie, znaczy nie mieli prawa rzymskiego, ale byli z innych narodów, ale mieszkali w nim, nie mieli wszystkich tych praw obywateli rzymskich, ale przebywali na tym terenie państwa rzymskiego i tego samego określenia używa Augustyn na określenie jakby obywateli państwa Bożego, którzy jeszcze nie weszli do wieczności, prawda, że oni jeszcze do końca się z tych wszystkich praw korzystać nie mogą, tak, no bo jeszcze nie mają pełnego pokoju, który dopiero w niebie się osiąga, tak. To już widać, że ta refleksja jest taka bardzo eschatologiczna, że ona jakby swój, jakby, że jakby pełne prawa obywatelskie to dopiero ma człowiek, kiedy znajdzie się w niebie, tak? Czyli my jesteśmy jakby obywatelami, to tak naprawdę to Państwo Boże, to tyle co obywatel nie ma, można w ten sposób to tak powiedzieć, tak? Czyli nie chodzi, to nie należy tego utożsamiać z Kościołem, tylko po prostu z tymi, którzy znajdują się w niebie, tak? No i tutaj, jeżeli są na ziemi, no to jest właśnie jeszcze w niebie nie są, więc po prostu no, inaczej są trochę traktowani. Nawet jeżeli wiadomo, że się tam staną, ale to tylko Bogu jest właściwie wiadome, więc to no, nie jest funkcjonalna definicja jakaś. No a Państwo Boże się właśnie aktualizuje do tego śmierci, tak. A Państwo Ziemskie co, kończy się i zmienia nazwę na opiekuńcy wszystko? No to no właściwie tutaj już tego Augustyn tak nie nazywa już tam piekłem, ale to do tego się właściwie sprowadza, bo samo określenie, dlaczego takie jest, ponieważ tutaj znowu inspiracja znajduje się w Piśmie Świętym, bo pierwszym miastem, które założył człowiek, to było miasto założone przez Kaina i to jakby stąd się to bierze, tak, że to jest to państwo ziemskie, takie tak miasto, takie, które jest... Jak się nazywało? To nie wiadomo, jak się nazywało. Symbolicznie nazywało się Babilonem, natomiast tylko symbolicznie, tak jak Jerozolima symbolicznie, to jest właśnie tak też określenie Państwa Bożego, natomiast... Tak, no to jest właśnie to miasto Kaina. No i wszyscy, którzy potem też no, byli tymi złymi w Piśmie Świętym, też są obywatelami tego, ale też i złe duchy, także to... A ziemskie dlatego, że ono jest oparte na miłości samego siebie, oparte jest na no, miłości rzeczy jakichś tam też doczesnych, tak? Tam Bóg nie króluje, tak? Tam miłość do Boga nie jest tym ostatecznym, nie jest ostateczną miłością i stąd to mniej więcej się bierze, tak? Czyli tu kilka jakby poziomów się pokrywa, no bo z kolei potem te państwa konkretne też są jakoś utożsamione z państwem ziemskim, no a przecież to jakby widać, że ta refleksja będzie bardzo utrudniała potem docenienie takiego naturalnego dobra, które jednak jakoś istniało w tych społecznościach, takich pogańskich nawet, tak? Bo jednak tam też jakieś dobro musiało być i tutaj ono jest jakoś trochę tak zdeprecjonowane. Trudno potem na tym było budować jakąś taką no, refleksję dotyczącą no, właśnie państw katolickich, chrześcijańskich w średniowieczu, że tutaj czegoś brakuje. Tak? Tutaj zresztą jest ten sceptycyzm uzasadniony po części właśnie tym, że państwo rzymskie się zaczynało rozpadać. Tak? Dość na pewno były te symptomy widoczne i Augustyn dobrze to rozumiał. Też tam na przykład narzekał na to, że urzędnicy, którzy często byli nominalnie katolikami, tak naprawdę nimi nie byli, że to było wszystko takie powierzchowne. Także on też tak nie ufał takiej instytucjonalnej chrystianizacji tak przez to. Także to jakby to jest coś takiego, co zresztą potem faktycznie można się było do tego odwoływać i tak też robiono. Dlatego Augustyn jest tak bardzo, do niego się tak traktuje się go jako tak powiedzmy taki antidotum na świętego Tomasza, bo tak moderniści trochę próbowali tak z Augustyna jakiego zrobić, że tam szukać natchnienia, bo Tomasz, no to się wiadomo, się kojarzy z chrześcijaństwem w takim wydaniu powiedzmy, no właśnie tego XIII wieku, tak, i jakby szczytowego
poziomu cywilizacji chrześcijańskiej, apogeum cywilizacji chrześcijańskiej, a tutaj no, jest taka refleksja, która państwa no, nie chce na siłę chrystianizować, także traktuje to te rzeczywistości w sensie Kościoła i państwo jako takie, które no, mogą w różny sposób ze sobą współpracować. Po prostu liczy się efekt, co daje lepsze efekty, co lepiej funkcjonuje, tak? W którym jakby systemie będą, przy jakim sposobie współpracy będzie miało najwięcej obywateli, będzie miało Państwo Boże najwięcej obywateli, tak? A nie to, żeby tam Kościołowi dawać jakoś instytucjonalnie jakąś tam wyższą pozycję, tak automatycznie, prawda? Liczy się po prostu efekt, także to na pewno jest tutaj u Augustyna. I, no i właśnie tutaj też no, nie wszystko jest tak w sposób ścisły wyjaśnione, więc bardzo różne są interpretacje na bazie tego, co Augustyn napisał, jak rozumie właśnie podejście w ogóle, jak on rozumiał podejście do państwa, to różnie interpretatorzy tutaj podają to. A jeszcze chciałam zapytać właśnie, jak święty Tomasz patrzył na tę definicję państwa Bożego i państwa ziemskiego, jakby odnosił się do tego? Zasadniczo to u Tomasza z Akwinu jest tak trochę jak u Arystotelesa, tylko jakby podniesione to jest na ten poziom nadprzyrodzony też. To znaczy, że u Tomasza z Akwinu państwo jest taka jakby skłonność do budowy państwa jest jakby wpisana w ludzką naturę bardzo mocno. I to tyle tylko, że no właśnie chodzi o to, żeby... Że państwo tutaj, państwo według świętego Tomasza ma wytworzyć takie warunki, w których można łatwo cnotę naturalną jakoś tam osiągnąć, tak, i tą cnotę rozwijać, a jednocześnie no, też można i cnoty te nadprzyrodzone, dzięki temu to już Kościół to robi, to już nie państwo właściwie, ale też no, Kościół jakoś jest przez państwo w tym dziele no, jakoś tam wspomagane przez to, że państwo jest, no, daje po prostu naturalne takie warunki do tego, żeby Kościół mógł działać, tak to mniej więcej wygląda, tak. Także ostatecznie jakby te nadprzyrodzone, jakby cele państwa ostatecznie, no, można powiedzieć, że jakoś tak harmonijnie, to jest to co typowe dla Tomasza, że jest jakaś harmonia między naturą i łaską, także tutaj to jakby się tak harmonijnie wiąże i na pewno u Tomasza państwo jest po prostu no, traktowane z większą no, jakąś dozą sympatii, aprobatą, tak, niż tutaj, gdzie jest to wszystko takie dość sceptyczne, bo i też Tomasz, zresztą Tomasz w ogóle wielkim szacunkiem darzył Arystotelesa i to tam pewien taki będzie dość, jeśli chodzi o Tomasza, dość akurat taki, no powiedzmy, no nietypowy taki, powiedzmy, element nauczania Arystotelesa, znaczy nietypowy, u Tomasza to jest nietypowy, bo Arystoteles zasadniczo przecież odnosił się pozytywnie do niewolnictwa, jako, w sensie instytucji jako takiej. Pisał o niewolnictwie, które jest sprawiedliwe i o takim, które jest niesprawiedliwe. Nie każda forma niewolnictwa była po prostu zawsze zła, nie, z definicji nie jest złe, prawda? Więc są takie postaci, czy takie rodzaje, czy tacy jakby niewolnicy. Chodzi o takich, którzy są z natury, to znaczy nie są zdolni do tego, żeby sami o sobie decydować, ktoś musi inny za nich decydować, tak? To mniej więcej tak wygląda. I u świętego Tomasza to jest zadziwiające, że w jakiejś tam mierze to niewolnictwo, no, ono tam zostaje jakoś wpisane, może nie tak bezpośrednio, ale to będziemy potem widzieli, że Tomasz tutaj jakoś próbuje tak trochę, no tak powiedzmy, tak wybielić trochę Arystotelesa i próbuje jakoś wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi, że jest po prostu ten, który jest słabszy, no musi po prostu się podporządkować mocniejszemu. Tak trochę się tym wiąże też to, że Tomasz pochodził z rycerstwa, że to tak trochę takim prawem silniejszego, tak można tak powiedzieć. Prawem silniejszego jest to, że słabszy ma być posłuszny, poddany, tak trochę do tego się to sprowadza. Czy może liczyć na opiekę, bo to jednak było średniowieczne? Tak, znaczy to zasadniczo tak, to nie znaczy, że można jakoś tam krzywdzić tego, któremu się zabiera w jakiejś mierze wolność, ale jednak jest jakiś taki rodzaj, powiedzmy, tolerancji dla tego, że ten, kto jest silniejszy, może swoją wolę narzucać słabszym. Bo Augustyn zasadniczo się opiera, upiera się przy jakiejś właściwie takiej zasadniczej wolności, znaczy równości ludzi, tak, że jakby wolność dlatego, że ludzie są równi i nie wolno kogoś no, jakoś sobie podporządkować, dlatego państwo, które podporządkowuje jednych drugim, no, zaczyna
się kojarzyć Augustynowi w sposób tak konieczny z niewolnictwem, a niewolnictwo oczywiście odrzuca. Oczywiście tu jest pewna różnica, to znaczy taka, że bo tak Augustyn, tak jak inni teologowie starożytności, którzy żyli w systemie, który niewolnictwo było właśnie jakoś wpisane, tak, ten system, tak, było częścią tego systemu społecznego, społeczno-polityczno-ekonomicznego, więc Augustyn uważa, że no dużo większym dobrem dla niewolników było to, że Chrystus ich odkupił, że dał im tą duchową, wewnętrzną wolność, niż taką zewnętrzną, tego jakby nie dał, tak, ale no jeżeli tylko, znaczy nie należy, żeby ten system się nie zawalił, żeby nie robić jakichś rewolucji społecznych, nie należy niewolników tak za wszelką cenę uwalniać, ale zasadniczo nie jest niewolnictwo czymś normalnym, jest tylko karą za grzech pierworodny, jest karą za grzechy i jest jakby czymś normalnym ze względu na grzech pierworodny, jest konsekwencją grzechu pierworodnego. I państwo trochę podobnie, tylko że państwo, mimo tego, że też jest właściwie trochę takim złem, ale jednak jest złem, z którego tam jakieś dobro wynika, takim mniejszym złem, to niewolnictwo już nie. Czyli niewolnictwo należy zasadniczo jakoś tam znieść, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki. Natomiast państwo jest po prostu konieczne, bo w sytuacji po grzechu pierworodnym jest jakby najmniejszym złem, jest najlepszym wariantem, którym po prostu tak, no, który należy tutaj wobec tego zachować. Czy państwo ma być zachowane? Natomiast no, niewolnictwo, jeśli tylko sytuacja pozwoli, ma być zniesione. No to po części jakoś zrozumiałe. Czyli rozumiem, że właśnie do ustroju się nie odnosi kompletnie. Tak, bo to jest, czy on ma charakter tam monarchiczny, demokratyczny, republikański, jakiś tam, prawda, to już jest tam sprawa drugorzędna. To bardzo różnie. To jest tylko pewne narzędzie. To jest tylko pewne narzędzie realizowania właśnie tych zasad wyższych, tak? Czyli na ile ludzie są faktycznie wierni Bogu, na ile kochają Pana Boga i na ile ich życie ma charakter taki właśnie nadprzyrodzony, na ile kochają Pana Boga, to się liczy po prostu. Ma się wrażenie, że państwo ziemskie jest jakby w większości, nie? Jest zwyciężające państwo Boże. Tak, znaczy, no to, bo zasadniczo ten triumf, taki całkowity triumf jest dopiero wieczności, także tutaj nawet nie bardzo widać często członków tego państwa, no bo jak zobaczyć, skoro to tak do końca nie jest pewne, na tym takim najbardziej zasadniczym poziomie definiowania członków tego państwa, bo w pewnym sensie no to ci wszyscy, którzy tutaj żyją łaską święcającą, już oni właściwie w takim rozumieniu, tak już takim nie takim eschatologicznym, tylko tym takim mistycznym, ale tym takim, powiedzmy, teraźniejszym, to, no to po prostu ci, którzy żyją w stanie łaski uświęcającej. No ale to też ostatecznie przecież nie wiadomo, kto żyje w stanie łaski, więc to jednak ciągle te definicje nie są zbyt takie funkcjonalne. Znaczy to jest też jakby powód, dla którego nasz Pan Jezus Chrystus mówił po prostu o Kościele, założeniu Kościoła i to, że właśnie w Kościele jest też i dobro, i zło, ponieważ my ludzie nie mamy dostępu do tej rzeczywistości nadprzyrodzonej. My właśnie nie wiemy nawet tak na poziomie takiej pewności stuprocentowej, nie mamy, kto jest w stanie łaski uświęcającej, a nawet jeżeli ktoś jest, to nie wiadomo, czy będzie w chwili śmierci. Ci, którzy nie są, potem mogą być, prawda? Więc dlatego Kościół musi mieć, ponieważ my mamy tą naturę duchowo cielesną i poprzez te rzeczy zmysłowe, podpadające pod zmysły, też dochodzimy do jakichś tam rzeczy duchowych też, powiedzmy, w jakiejś mierze, no ale do nadprzyrodzonych to w ogóle nie mamy takiego dostępu. Dlatego musi mieć Kościół wymiar taki właśnie bardzo materialny. I to wynika z ludzkiej natury, z tego, że my inaczej byśmy nie byli w stanie dobrze tego sobie uporządkować, tak? Także a tutaj Augustyn tak wyszedł do takiego bardzo mistycznego poziomu i dlatego ta refleksja potem tak nie bardzo się to daje przekuć na taką, powiedzmy, jakąś praktykę trochę taką życiową. Bo nie wiadomo, kto jest. Skoro już kończymy temat świętego Augustyna, to zapytam, za co został doktorem Kościoła? No właśnie kwestia łaski zasadniczo. Kwestia łaski jest doktorem łaski, czyli to jest właśnie ten obszar jego pracy teologicznej, gdzie się wyróżnił. Tak, także to jest, tutaj też ciągle właśnie przewija się ten temat łaski, prawda? Bo przecież Państwo Boże, dlaczego akurat ktoś należy do Państwa Bożego? Ponieważ z łaską współpracuje, a ta łaska jest dawana po prostu jednym bardziej, innym mniej. I to kwestia ostatecznie właśnie samej tej łaski. Także cały czas ten temat się tutaj przewija w różnych jakby postaciach, w różnych aspektach, ale tak naprawdę ostatecznie sprowadza się wszystko do tego, do Bożej łaski. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe.